Witam Państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. Dzisiaj podsumujemy sobie drugi kwartał, jeśli chodzi o ceny usług budowlanych. Takie podsumowanie zrobiliśmy 3 miesiące temu. Czas podsumować drugi kwartał. No i oczywiście nasze wiadomości bieżące. Rynek budowlany, jak Państwo widzicie, poprawia się. W lipcu jest wyraźnie lepiej niż to było w czerwcu. Chociaż zamówienia wykończeniowe powoli słabną, ale za to mamy dużo zamówień brukarskich, ociepleniowych. Z powrotem wróciły zamówienia murarskie i zbrojarskie, więc jakby tych inwestycji ciężkich też pojawiło się więcej. Bardzo dobrze działa sobie branża terenowa. No, o branży brukarskiej już nie wspominam, bo ona ma bardzo dobrą koniunkturę w ogóle w tym roku. Dość znacznie wzrosły też ceny usług w tej branży, więc naprawdę branża terenowa nie może za bardzo narzekać. No i do tego, przynajmniej na razie, nie widać jakiejś reakcji cenowej na koszty lipcowe, czyli koszty energii i koszty związane ze wzrostem płac minimalnych. Myślę, że to pojawi się dopiero pod koniec miesiąca, ale o tym też za chwilę powiemy. Zapraszam Państwa na materiał. Druga połowa lipca utrwala raczej widoczną poprawę koniunktury w budownictwie. Jest to już raczej trwały wzrost tej koniunktury. Może nie jest to jakiś duży zwrot, ale po znacznym spadku inwestycji w czerwcu firmy odnotowują to z nadzieją na dalszy wzrost po wakacjach. W pierwszej połowie lipca koniunkturę wyraźnie podciągał duży popyt na usługi wykończeniowe, a teraz rosną zamówienia brukarskie, ociepleniowe, na roboty ziemne czy prace instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Wzrosły nawet zamówienia na domy prywatne. Przy czym warto wspomnieć, że wzrost cen usług jest dość umiarkowany i rośnie podaż ludzi do pracy w budownictwie. Zobaczymy jeszcze, jak firmy zareagują na lipcowe podwyżki cen energii i wyższe płace minimalne pod koniec tego miesiąca. Ale na razie nie ma ostrych reakcji cenowych, jeśli chodzi o usługi. Warto zwrócić uwagę, że w lipcu występują nienaturalnie duże dysproporcje między województwem mazowieckim a resztą kraju, jeśli chodzi o nowe inwestycje. Być może tu ruszyło dużo więcej publicznych nowych inwestycji. Dobra koniunktura oznacza także wzrost obrotu w firmach i poprawę ich kondycji płynnościowej, ale rentowność prac budowlanych ciągle jest niedostateczna dla wielu branż. Kluczowa staje się więc podaż nowych pracowników budowlanych, którzy zwalniani z innych gałęzi gospodarki coraz aktywniej poszukują pracy w atrakcyjnej płacowo branży budowlanej. Poprawa sytuacji kadrowej uspokoiłaby ceny usług i poszerzyłaby wielowątkowość prac, a tym samym dostępność firm. Być może, że zmierzamy w ten sposób do standardów znanych kiedyś jeszcze przed boomem budowlanym. Oby taki to był kierunek. A dzisiaj chcielibyśmy podsumować politykę cenową firm budowlanych po drugim kwartale. Takie podsumowanie zrobiliśmy po pierwszym kwartale, 3 miesiące temu. Teraz czas na drugie podsumowanie, tak żebyście Państwo wiedzieli, w jakim kierunku zmierzają ceny usług budowlanych, czy one wolniej rosną, czy szybciej. Już z tego naszego głównego wykresu widać, że drugi kwartał to jest duży wzrost cen usług budowlanych. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo to jest tak zwany wiosenny szczyt, gdzie jednak ceny rosną, pomimo że tego szczytu właściwie nie było,
ale już tak się przyjęło w firmach, że zaczyna się wiosna w budownictwie, wobec tego te ceny się podnosi, zwłaszcza celują w tym branże wykończeniowe, ale za chwilę pokażemy, w których grupach branżowych te ceny rosły najszybciej, natomiast warto się przyjrzeć temu wykresowi głównemu, bo on już wskazuje na to, że ceny usług wzrosły od początku roku no praktycznie o 4%, a więc powyżej prognozowanej inflacji, chociaż tutaj no zobaczymy, jak będzie jeszcze wyglądać drugie półrocze. Bardzo wiele może się tu zmienić po ostatnich podwyżkach cen energii i wzroście płac minimalnych. W pierwszej tabeli mamy pierwszy kwartał, który pokazywaliśmy, tak jak mówiłem, 3 miesiące temu. Tutaj widać, że ten wzrost cen nie był zbyt duży, a w lutym nawet ceny usług budowlanych spadały, zwłaszcza w branży wykończeniowej. Wobec tego nie ma się co dziwić, że kiedy przychodzi wiosna, branża te ceny podnosi. Zresztą w branży wykończeniowej ceny są najbardziej niestabilne. One dosyć znacznie rosną w sezonie, ale zimą potrafią też dosyć sporo spadać, są niższe. W drugim kwartale już widać wzrost, zwłaszcza kwiecień, maj. Tutaj średni wzrost co miesiąc mieliśmy o 1%, o 1,4%. I jak Państwo popatrzycie, wcale nie wykończeniówka podnosiła te ceny tak mocno, tylko branża terenowa. Jest to z tym związane, że ruszyły duże budowy, prace ziemne, i tutaj te potrzeby były większe. No zresztą wiosną również prace w terenie są ważne. Pojawia się znacznie więcej tych inwestycji, także prywatnych. No i firmy te ceny podnoszą. Tutaj mieliśmy też taki wzrost cen paliw większy. Wobec tego też bardzo szybko wtedy reagują firmy terenowe, zwłaszcza te, które operują maszynami, czyli roboty ziemne. Jak Państwo popatrzycie na ten drugi kwartał, widać tutaj majowy duży wzrost cen usług budowlanych ciężkich, 1,8%. To był ten wzrost związany z wyższymi, dużo wyższymi cenami usług murarskich, zbrojarskich. Te ceny bardzo szybko w tym okresie rosły. Rosły także ceny usług dekarskich. No to spowodowało tak znaczący wzrost cen dla całej grupy. W czerwcu już ten wzrost cen był znacznie niższy niż przez wszystkie pozostałe miesiące tego drugiego kwartału. I w lipcu na razie przynajmniej nie widać, żeby te ceny rosły szybciej. No i popatrzmy, jak wygląda bieżąca tabela. Tutaj mamy 0,5% wzrost do 20 lipca, wzrost cen usług budowlanych średni, czyli bardzo zbliżony do tego, jaki był na koniec czerwca, bo tu z tej tabeli wynika, że w połowie czerwca jeszcze mieliśmy dość spory wzrost cen usług, ale na koniec czerwca już ten wzrost znacznie spadł. Po prostu firmy obniżały ceny przed wakacjami i w lipcu nie widać na razie jakichś tutaj dużych podwyżek. Oczywiście rosną ceny usług wykończeniowych dość znacznie i ceny prac terenowych, zwłaszcza ceny usług brukarskich i ostatnio robót ziemnych. Ale jeśli chodzi o ciężkie usługi budowlane, ten wzrost jest naprawdę niewielki. No zobaczymy, jak firmy zareagują na koniec miesiąca, kiedy właściwie dotrą do nich wszystkie nowe koszty.
czyli zakończy się miesiąc, w którym będzie trzeba wykonać nowe wypłaty zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach i kiedy dotrą do niej, do firm, faktury, koszty za energię, zwłaszcza do firm, które mają swoje bazy, czyli te, które posiadają dużo sprzętu budowlanego. No, sądzimy, że firmy jednak zareagują wzrostem cen, ale być może będzie to dopiero sierpień. I nasza prognoza. Według tej naszej prognozy wzrost cen usług budowlanych w 2024 roku może wynieść około 8%. W tej chwili dane pokazują 7,9%. Deklarowały firmy wzrost swoich szczytowych cen na poziomie 7,5%, a więc już rzeczywistość przekracza te deklaracje. No ale zobaczymy, jak będą wyglądać kolejne miesiące. Powiedzmy, po tym szczycie sezonu wzrost cen zazwyczaj słabnie. Wszystko zależeć będzie też od dalszej koniunktury w budownictwie, a ta na razie jest w lipcu dobra, dużo lepsza niż była w czerwcu. Jeśli chodzi o materiały budowlane, tu za bardzo się nic nie zmienia. Przewidywany wzrost cen materiałów budowlanych to jest zaledwie 0,2% w tym roku. I kto wie, czy tak to się tym nie skończy. Producenci, handlowcy deklarują 0,3% wzrostu cen. Być może też będzie to trochę więcej, ale nie ma porównania do cen usług budowlanych. Średni wzrost kosztów budowy budynków to prawdopodobnie około 3%. No, ale tak jak mówię, bardzo dużą niewiadomą jest to, jak zareagują firmy po wzroście kosztów na koniec lipca. Czyli sądzimy, że jeżeli w sierpniu tą falę ewentualnych podwyżek przejdziemy, to być może już jakieś niespodzianki cenowe nie będą nas w tym roku czekały. No ale jak Państwo popatrzycie, mamy ze sobą drugi kwartał i wygląda na to, że ceny rosną dużo, dużo wolniej niż w ubiegłym roku. Jeszcze dodam, że rośnie liczba publikowanych przetargów. Myślę, że w sierpień, wrzesień będzie ich jeszcze więcej. Także można śmiało powiedzieć, że ten publiczny rynek, te inwestycje publiczne, one zrównoważą te braki inwestycji prywatnych, które cały czas są. No niestety tych prywatnych inwestycji nie będzie więcej, dopóki nie pojawi się tańsze finansowanie, ogólne tańsze finansowanie na rynku, a więc albo jakieś programy preferencyjne budowlane, albo po prostu obniżenie stóp procentowych na kredytach, nie tylko hipotecznych, ale w ogóle kredytach komercyjnych. W tej chwili to finansowanie jest zbyt drogie, wobec tego prywatni inwestorzy odkładają zaplanowane inwestycje. Jeśli chodzi o ceny, myślę, że takiej większej zmiany możemy spodziewać się w sierpniu, w drugiej połowie sierpnia, ale czy będzie to jakiś zdecydowany wzrost cen? Mamy powoli wątpliwości. Widać, że już w lipcu firmy nie zareagowały tak, jak niektórzy twierdzili, że ceny mocno pójdą w górę. No nie dzieje się nic takiego. Nikt po prostu nie chce zepsuć koniunktury, która w końcu zaczęła rosnąć i jest to dość trwały wzrost lipcowy. Na pewno o tym powiemy jeszcze pod koniec miesiąca. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejny nasz materiał.